profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia ogłosili, że chcą stworzyć jedną listę. Tyle tylko, że jedną listę spraw do załatwienia w ciągu pierwszych 100 dni po przejęciu władzy. Zastanawiam się, według pana to jest poważna inicjatywa, czy kolejny odcinek na temat opozycji i tego, jak opozycja pójdzie do wyborów? Traktuję obu panów, a zwłaszcza pana prezesa Kosiniaka, poważnie, jako poważnego lidera, ale problem polega na tym, że można tworzyć listę 1000 spraw, czy 100 spraw, czy 10 spraw, tylko żeby ją zrealizować, trzeba najpierw utworzyć rząd i wygrać wybory, albo odwrotnie, wygrać wybory i utworzyć rząd. I to niestety z tego punktu widzenia ta konferencja się wpisała w ciąg takich rozmów o rozmowach, w ciąg takich... Czyli serial. No niektórzy mówią serial, niektórzy mówią kontredans, ale to zaczyna wywoływać trochę zniecierpliwienia. A czy pan dowiedział się czegokolwiek nowego po tej konferencji? No to, że opozycja próbuje stworzyć jakieś koalicje, chociaż wszyscy wiemy, że chyba najlepszym rozwiązaniem z uwagi na metodę Donta, która premiuje zwycięzców wyborów, najlepiej by było, gdyby była jedna lista, ale ta perspektywa, trzeba uczciwie powiedzieć, się oddala, więc Platforma Obywatelska jako największa siła opozycyjna musi na to zareagować i wprawdzie jesteśmy ciągle otwarci na wszelkie propozycje, ale musimy wewnętrznie zabrać się do pracy, zakładając... Czyli cierpliwość się kończy. No zakładając, mądry przywódca ma plan A, plan B i plan C. Plan A to jest wielka koalicja, ale skoro jej perspektywy się oddalają, to Platforma musi być gotowa na samodzielne zwycięstwo. Po prostu. PSL i Polska 2050 zapowiedziały, że jeszcze w tym tygodniu ma zostać powołany zespół ekspertów, który ma wypracować konkretne te punkty programowe. Tyle tylko, że ja już od wielu miesięcy słyszałem, że właściwie cała opozycja miała taki zespół ekspertów, który pracował nad programem. No i zastanawiam się, czy to jest jakieś nowum, czy dopiero teraz powstaje ta rada ekspercka PSL-u i partii Hołowni, czy wcześniej też były takie zespoły? Wie pan, takie prace się odbywają na różnych szczeblach, ale to jest trochę, nie chcę powiedzieć jałowy bieg, bo to są pożyteczne rozmowy, pożyteczne prace, ale proszę zwrócić uwagę, że priorytety ludzi się zmieniają. Inne były przed pandemią, inne były przed wojną w Ukrainie, inne były przed inflacją i dramatycznym wzrostem cen, zwłaszcza nośników energii, więc Platforma przyjmuje inny model. Ruszamy w teren do wszystkich województw, niemal wszystkich powiatów, żeby posłuchać, co dla ludzi jest ważne, co jest ich priorytetem i w zależności od tego, co usłyszymy, my będziemy przedstawiać nasz program oparty na słuchaniu ludzi. I to są te ustalenia z Klubu Koalicji Obywatelskiej? Może pan odsunąć trochę kulis, jak to wyglądało, jaki macie ten plan, jak ma wyglądać ta kontrofensywa? No, wygląda tak, że co tydzień cały klub poselski i senatorski, a w każdym razie w ogromnej części, będzie odwiedzał inne województwo. Zaczynamy od województwa łódzkiego, potem będzie Wielkopolska, potem następne, ale tam też będziemy się rozjeżdżać do mniejszych ośrodków. I drugiego dnia prawdopodobnie będzie duże spotkanie podsumowujące, a nasi analitycy, nasze biuro krajowe będzie te opinie ludzi próbowało syntetyzować, zebrać i z tego przygotować ofertę programową. Kiedyś PiS mówiło, jeździmy, słuchamy ludzi i tworzymy program. Tak to przedstawiali, kiedy pierwszy raz w ciągu tych prawie już 8 lat rządów budowali ten program. Rozumiem, że teraz taki jest plan Platformy. Świat jest bardzo dynamiczny i tak jak mówię, inne były priorytety, zanim nas zaatakowała dramatycznie pandemia. Inne były priorytety, gdy w Polsce się rodziło na przykład 750 tysięcy dzieci rocznie, a nie 307 tysięcy
gdy umarło 450 tysięcy, czyli jesteśmy na minusie. Po raz pierwszy już nie możemy powiedzieć, że jesteśmy 38-milionowym narodem, bo jest nas mniej niż 38 milionów, co ogłosił pan prezes Rozkrót z GUS-u. Czyli, jak rozumiem, Platforma nie dołączy do tej wspólnej listy spraw do załatwienia, przynajmniej na razie. Czy wie pan, proszę zwrócić uwagę, że po stronie opozycyjnej wiele rzeczy jest wspólnych. Jest trochę różnic, które dzielą różne formacje, ale rzeczy wspólnych i to fundamentalnych jest w mojej ocenie znacznie więcej. I trzeba przyjąć jedną oczywistą prawdę, że jedna lista nie oznacza jednego programu. Nikt nigdy tak nie mówił i nawet nie proponował, bo byłoby to nienaturalne. Ale także wspólne poszanowanie praworządności, poszanowanie zasad demokracji, fundamentów, które spajają Unię Europejską, to jest dla wszystkich wspólne i w tym kontekście jest to oczywiste. A może PSL i Polska 2050 boją się Donalda Tuska, tego, że chce zbudować silną partię, a te mniejsze partie będzie traktował jak przystawki? No, wie pan, 8 lat partnerstwa Platformy Obywatelskiej i PSL-u, które zapewniły skuteczne rządy, to nie było traktowanie kogoś po macoszemu czy z góry. Napięcia w polityce to jest rzecz oczywista. Natomiast w polityce sentymenty czy obawy czy strach to nie powinny być atrybuty przywódców poszczególnych formacji. A Donald Tusk jest naturalnym kandydatem na premiera, jeśli opozycja wygra wybory? Czy to jest do dyskusji? Może Rafał Trzaskowski lepiej by się sprawdził? To jest oczywiste, że przywódca największej partii opozycyjnej, jeżeli wygramy wybory, jest naturalnym kandydatem na premiera i w demokracjach, które są dużo dojrzalsze od naszej, bo trwają setki lat, a nie 30, to jest rzecz jakby poza dyskusją. A jaką rolę widzi pan dla Rafała Trzaskowskiego, który cieszy się dużym zaufaniem społecznym, który czasami, mam wrażenie, próbuje trochę rywalizować z Donaldem Tuskiem przez ruch samorządowy Tak dla Polski, który nawet zlecił sondaż, w którym pojawiało się jego nazwisko? Wie pan, Rafał Trzaskowski jest wybitnym samorządowcem, wybitnym politykiem. Przyszłość Rafała Trzaskowskiego, przynajmniej mnie, rysuje się w jasnych kolorach, ale jest takie angielskie czy amerykańskie powiedzenie: for everything there is a season. Jak pan wie pewnie lepiej ode mnie, w meandrach budowania tych czy innych pozycji politycznych nic nie jest takie proste, jak się wydaje komuś z zewnątrz. A powinien wystartować prezydent Warszawy w wyborach do Sejmu? Powinien moim zdaniem wystartować w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej, które przegrał w sposób minimalny i to z obciążeniem odium podejrzanych manipulacji wyborczych, gdzie poginęło trochę głosów z zagranicy, gdzie w domach pomocy społecznej 100% głosów było na jego kontrkandydata, osiągnął, pamiętajmy, znakomity wynik. Sławomir Nitras z ramienia Koalicji Obywatelskiej ma kontrolować wybory. Jak czytamy na stronie, ma przygotować obronę wyborów przed manipulacjami i fałszerstwami. Czy według pana Prawo i Sprawiedliwość może sfałszować wybory, skoro tutaj takie zadanie przed Nitrasem, czy to już jest krok za daleko? To nie jest zadanie przed panem posłem Nitrasem, który jest wulkanem energii i jak się za coś bierze, choćby Campus Polska, to robi to znakomicie. Tak zresztą premier Tusk powiedział, że mamy Nitrasa i nie zawahamy się go użyć, trochę żartobliwie, ale jego zadaniem, on to personifikuje, ale jego zadaniem jest zbudowanie armii kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy będą w komisjach wyborczych, bo proszę zwrócić uwagę na ocenę OBWE po wyborach prezydenckich. Ona wskazała, że stopień zaangażowania choćby mediów publicznych po jednej stronie, słynne powiedzenie pani Choleckiej do prezydenta, co jeszcze my jako telewizja możemy zrobić, żeby pan wygrał, no to coraz bardziej nas oddala od standardów wyborów,
demokratycznych wolnych. Dlatego pytam, jeszcze zapytam raz wprost. Według pana PiS może sfałszować tegoroczne wybory parlamentarne? Takie są obawy Platformy Obywatelskiej? Jestem o tym przekonany, że oni mają za sobą tyle grzechów na sumieniu, że aby utrzymać się przy władzy, będą w stanie posunąć się do różnych rzeczy. Na przykład? Pierwszy przykład, manipulowanie przy ordynacji wyborczej. Wie pan, zmarł senator Plura, świętej pamięci. Nam ubył jeden głos po stronie demokratycznej większości w Senacie. Ale nie zabiegamy o zmianę ordynacji wyborczej, żeby na siłę kogoś wybierać, bo okres jest już zbyt krótki do wyborów i to jest jasno opisane, że już wyborów dodatkowego senatora nie ma. A to nie dzieje się jak w Sejmie, że idzie następny z listy, bo wybory do Senatu są inne. I manipulowanie przy wyborach na parę miesięcy przed wyborami, tworzenie tych setek nowych komisji, w mojej ocenie, muszę to powiedzieć jasno i twardo, nie jest podszyte dobrymi intencjami, tylko chęcią zmanipulowania tych wyborów i zwiększenia swoich marnych szans na zwycięstwo, jak PiS to próbuje robić. Myśli pan, że to są marne szanse? Wie pan, zwykle, jak uczy historia, takie manipulowanie przy wyborach to jest miecz obosieczny i często obraca się przeciwko temu, który manipuluje. Czy będzie parytet płci na listach Koalicji Obywatelskiej, w tym taka sama liczba jedynek dla kobiet, jak i dla mężczyzn? Jestem przekonany, że taki parytet będzie, bo co do tego jest pełna zgodność. Raczej to będzie dotyczyło chyba pierwszej trójki, że albo kobieta, mężczyzna, albo odwrotnie, kobieta, mężczyzna, kobieta. Ma być coś, co niektórzy nazywają tak zwanym suwakiem. Panie marszałku, a jeszcze jeśli chodzi o pana przyszłość. Pan, rozumiem, nic się nie zmienia, będzie pan kandydował do Senatu. Taki jest mój zamiar, tak, zamierzam kandydować. I jest pan gotowy, jeśli będzie kolejny raz większość, być marszałkiem Senatu? Wie pan, ja pochodzę z chirurgii, gdzie indywiduum, nawet wybitne, niewiele poradzi bez gry zespołowej. Gdzie duży zespół, co najlepiej widać na przykładach transplantacji różnych narządów, gdzie jest zaangażowanych kilkadziesiąt osób. Jestem gotów, jeżeli taka wyjdzie koincydencja zdarzeń, stanąć ponownie na czele Senatu. Zwłaszcza, że zbieramy dość dobre opinie w tej niezwykłej kadencji, gdzie po raz pierwszy po 1989 roku Sejm był w rękach rządzących, a Senat w rękach demokratycznej większości opozycji. Jak pan reaguje na senackie plotki, że na przykład Adam Bodnar mógłby stanąć na czele Senatu? To jest przedwczesne, czy widzi pan takie miejsce? Czy raczej wolałby pan dalej kierować Senatem? Wie pan, takich spekulacji, takich rozmów, to jest natura polityki. Jakby pan po korytarzach sejmowych i senackich pochodził, to tych plotek są miliony. Życie mnie nauczyło, i to też chirurgia, że emocje należy kontrolować i nie ulegać im, że tak powiem, w żadnym razie, bo to niczego dobrego nie przynosi. Ja jestem dumny, że mogę służyć Rzeczpospolitej jako marszałek Senatu. Jeżeli będzie taka możliwość, żebym mógł to robić w drugiej kadencji, to będę na to gotowy. Konkludując kwestie programowe, zastanawiam się, czy podpisałby się pan pod takim stwierdzeniem premiera Leszka Millera, który napisał na Twitterze tak. Dziś znów poza hasłem odsunąć PiS od władzy usłyszałem, że trzeba mieć programową ofertę. Tymczasem nie ma rzeczy istotniejszej niż pozbycie się PiS. To jest cały program. Na szczegóły przyjdzie czas po wyborach. Wie pan, to czytałem tego tweeta. Myślę, że pan premier trochę skrócił tą myśl z racji natury Twittera i uprościł, ale proszę pamiętać, że 4 lata temu Platforma miała książeczkę 80 kilka stron z programem. Nie wiem, czy ktokolwiek z wyborców tak naprawdę to przeczytał. Może nieliczni. Natomiast wracam do tego, co mówiliśmy na początku, że program Platformy będzie przygotowany w oparciu o słuchanie ludzi
I on nie będzie wielostronicową książeczką, tylko kilkoma fundamentalnymi punktami, które chcemy zaoferować Polkom i Polakom po to, aby wygrać wybory. Ja na przykład słyszałem marszałek Kidawę-Błońską, która mówiła, program jest już gotowy. I mam dysonans, bo słyszę, program dopiero będzie, a z drugiej strony program jest już gotowy. No ale mówię o tym, że był gotowy 4 lata temu i to było dość detalicznie opisane różne zagadnienia. I się nie sprawdziło? Nie to, że się nie sprawdziło. Wracamy do tego, co mówiliśmy. Nie wygraliśmy wyborów, więc cały ten program można było schować do szuflady, mimo że on w dużej mierze jest aktualny, aczkolwiek pewne rzeczy jak pandemia czy wojna powinny wymagać modyfikacji. Na razie Platforma nie ma aktualnego programu, to znaczy on dopiero będzie tworzony na podstawie spotkań, do których dojdzie w najbliższych czasach i na tej podstawie będzie zaktualizowany program. Platforma od początku, czy ustami pana premiera, czy ustami ważnych polityków Platformy, mówi, co chce osiągnąć. I odsunięcie PiS-u od władzy i przywrócenie Polski, czy w Polsce standardów w pełni demokratycznych jest rzeczywiście zadaniem fundamentalnym. Przywrócenie praworządności, przywrócenie dobrej edukacji. Ale to są takie kamienie milowe, jak rozumiem, ale... a programu na razie nie ma i on dopiero będzie. Nie. Niech pan nie próbuje wycisnąć ze mnie takiego określenia. Ja pytam, bo słyszę, że dopiero program powstanie, a wcześniej słyszałem, że już jest. Fundamenty programowe Platformy są od dawna te same. I tak jak mówię, one będą wymagały modyfikacji z racji okoliczności zewnętrznych, które nas otoczyły i to w sposób dramatyczny, takie jak wojna czy pandemia. I ten program, jeżeli pan mnie pyta o punkty, ja mogę je panu wymieniać, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby posłuchać ludzi, jakiej Polski chcą, I czy my jako formacja jesteśmy w stanie im to zaoferować? Ja jestem przekonany, że jesteśmy w stanie Polskę sprowadzić z powrotem do rodziny krajów w pełni demokratycznych. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że odrzuci poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Ta nowelizacja według premiera ma odblokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, a z kolei według Senatu poprawki mają nas przybliżyć do tych pieniędzy. No właśnie, czy według pana bez poprawek Senatu Polska dostanie pieniądze z KPO? Wie pan, Senat zgodnie ze swoją misją zrobił wszystko, co mógł. Ja zweryfikowałem u komisarzy Unii Europejskiej to, co przywiózł pan minister Seng, że na początku, że nie można zmienić przecinka, a potem, żeby w ogóle tu nie manipulować, bo to tylko zepsujemy. To jest po prostu nieprawda. I tak powiedzieli komisarze? Komisja jednoznacznie powiedziała, że nie jest od pisania ustaw 27 krajom, tylko jest od oceniania tych ustaw. I tak samo, jeżeli czytamy tweety komisarza Reindersa, to po angielsku promising step to nie oznacza akceptacji, tylko obiecujący krok w kierunku, bo tak zostały odebrane wysiłki pana ministra Szynkowskiego. Myśmy chcieli pomóc rządowi. Chcieliśmy zrobić tą ustawę w formie takiej, która będzie w pełni do zaakceptowania przez Komisję Europejską. Odpowiedzialność jest w tej chwili po stronie Sejmu, partii rządzącej i po stronie pana prezydenta. Nie jestem w stanie przewidzieć, jaka będzie reakcja Komisji Europejskiej, ale na pewno finalny kształt tej ustawy będzie dokładnie oceniany, bo to wiem, o to pytałem osobiście. Czy według pana minister Przemysław Czarnek poniesie jakiekolwiek konsekwencje za to, że tak hojnie dotował organizacje, w tym wiele organizacji związanych z obozem władzy, przekazywał pieniądze między innymi na posiadłości, na wille? Wie pan, to trzeba powiedzieć, że na pewno poniesie konsekwencje, bo to, co zrobił pan minister Czarnek i forma, w jakiej to bronił, to gdybym nie był marszałkiem Senatu zobowiązanym do języka parlamentarnego, to bym powiedział, że jest to zwykły buc, bo się tak zachowuje, a nie jak minister edukacji. Ale tego nie powiem, bo jestem marszałkiem Senatu. Natomiast to, co zrobił, jest to skandaliczne. Wie pan,
choćby w odniesieniu do nauczycieli, którzy pracują za głodowe pensje, choćby w odniesieniu do ludzi, którzy latami zbierają na małe mieszkanie, żeby w końcu iść na swoje, a program mieszkaniowy PiS-u okazał się takim samym nieudanym przedsięwzięciem jak wiele innych ich wysiłków od CPK po elektrownię w Ostrołęce. Więc to jest skandal i minister musi ponieść za to odpowiedzialność. Myśli pan, że zostanie zdymisjonowany? Bo chyba, no, obaj nie oszukujmy się, chyba nie, w to nie wierzymy. No, ze względu na zasady, jakimi kieruje się większość. No. W normalnym państwie takie ruchy byłyby absolutnie podstawą do dymisji takiego ministra. No, ale dodam, że małopolska kurator oświaty Barbara Nowak w takim twecie, w którym broniła ministra Czarnka, napisała, że minister Czarnek nie jest z waszej bajki, jest białym człowiekiem, katolikiem i pilnuje Polski. Nie wiem, jak można używać takich argumentów, ale to już chyba. Wie pan, to się wpisuje w, no, niektórzy mówią, w naturę gangu, że robimy wszystko, kradniemy bez opamiętania i co nam zrobicie? To jest skandaliczne. Nie ma co do tego cienia wątpliwości. Tu musimy postawić kropkę. Profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, był moim pierwszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.